Witajcie! Dzisiaj mogę przystąpić do budowy ogrodzenia. Spróbuję. W każdym razie, o, widzicie tutaj ten jasny fragment. Tu kiedyś dawno temu wylałem beton jako podbudowę pod ogrodzenie i dzisiaj spróbuję go odkopać stąd. Nie wiem, ile tutaj przez te lata ziemi się nasypało, ale idę po szpadel i będę grzebał, aż się dogrzebię. Może z 10 cm, może 5, nie wiem ile. Ale tutaj będę musiał założyć pierwszy słupek gdzieś tu i też go znajdę. Następnie z drugiej strony przy ogrodzeniu. Patrzcie, jaka ciemnica. No tak, tak, to się wygląda, że tak drzewa zasłaniają. To jest, powiem wam, bardzo pięknie to kwitnie, ale to taki chwast, tak się rozrasta, że nie idzie nad tym panować. Także niestety nie polecam wam tego absolutnie, broń Boże, żeby to kupować. Ale mniejsza z tym. Skupmy się na tym, żeby wziąć narzędzia. A swoją drogą? Orzeszki rosną. Całkiem fajnie. Lubię orzechy laskowe. No, żeby wykonać to odnalezienie fundamentu pod ogrodzenie, potrzebne mi będą dwie rzeczy na O. Opata, czyli szpadel. No, tu pamiętam, że zrobiłem taki skos i to miało pójść tam, więc można przyjąć, że to jest gdzieś tu. Ale tutaj tego żwiru to nie może być aż tak głęboko, ale ewidentnie to jest tu. Czyżby? No dokładnie, ale słuchajcie, tego piachu tutaj przez te lata się nasypało. No i jesteśmy, widzicie, tu jest ten beton, patrzcie. Trochę tego wyszło. Dobra, przerzucimy to tam. I spróbuję to pójść w tą stronę. Może będzie mi łatwiej. Już kamienie. O. Ale dziwne. No nie pamiętam, to już było tyle lat temu, że mogło mi się coś tam zapomnieć. Ale robota. A wiecie, co ja zrobię? A ja to rzucę tu. Dlatego,
że tu mi zawsze woda stoi. Wiedziałem, że to aż tak ciężko będzie. No ale co tam. No słuchajcie, sytuacja się trochę skomplikowała tak na początku. Ponieważ dokopawszy się do betonu, stwierdziłem, że przez te lata, może przy okazji jak droga była robiona, po prostu korytowanie drogi i tak dalej, ja tego nie pamiętam, ten nadmiar ziemi był wyrzucany tutaj. No i zobaczcie, tutaj jest przysypane około 20 cm. Idziemy tam zobaczyć dalej, bo wykopałem jeszcze trzy takie opuszczone tego roku kontrolne. Tutaj to samo, tu jest ten beton wylany przeze mnie, także to jest dosyć. Tu jest najgłębiej, bo nawet więcej niż 20 cm. No i tu przy granicy z sąsiadem dosyć płytko, ale też jest paręnaście, może nawet 20 cm. I teraz tak, w tym miejscu zobaczyłem, że na wysokościach są różnice. No tak, to mi wtedy po prostu wylewali, że nie sprawdzili tego do poziomu, żeby wszystko było w jednej linii, a są tam takie różnice wyżej, niżej, plus minus 5 cm w kilku miejscach. No i teraz sposób. No można po prostu podstawić coś, ale to będzie zawsze kicha. Można też po prostu wziąć i wylać beton w tych miejscach, gdzie są słupki, prawda? I na tym postawić to, ale to też będzie kicha, bo on będzie tak ni to związany, tu musiałbym wtedy, chociaż to jest, słuchajcie, do zrobienia wszystko, co tam, nie takie rzeczy. Jakbym po prostu tutaj ponawiercał, powiedzmy ze 4 otwory, zalał to betonem, wstawił pręty zbrojeniowe, zalał to betonem, no to wtedy to się będzie razem z tym trzymało i tu się nie ma prawa nic stać, dopiero na tym postawić słupek. Tak mi teraz ten pomysł do głowy przyszedł. No ale tylko w miejscu słupków bym to zrobił, żeby podnieść, bo reszta w sumie nie byłaby potrzebna, żeby tutaj coś grzebać. Tyle tylko, że ogrodzenie zawsze jak jest, dobrze jest jak jest zrobione całe na podmurówce, a nie tylko w miejscu słupków, bo między słupkami będzie powiedzmy drut z siatką, załóżmy. No i teraz powiedzmy pies będzie chciał się przekopać, to się przekopie na luzie. Bo będzie miał tutaj powiedzmy 20 cm i przegrzebie się przez to. A to powinno być po całości wzmocnione. Chyba że dałbym obrzeża jakieś po prostu. Albo nawet cegłę poukładał wzdłuż. To jest do zrobienia, do ogarnięcia. Dobra, muszę wobec tego tak, przede wszystkim przyczepa musi zniknąć stąd, bo przeszkadza. Nie ma jak wyznaczyć miejsc. Problem pozostawałby tylko i wyłącznie jeśli chodzi o wysokość tych słupków. Bo jeżeli je postawię, czekajcie, jeżeli je postawię na tej wysokości, co jest grunt, to one będą dość wysokie. Zaraz przymierzymy. W sumie to chyba nie ma żadnego znaczenia, na jak one będą wysokie, bo siatkę taką standardową 1,60 m chcę kupić. No i jeżeli to tak jest na tej wysokości, to by było tu. I złapać wtedy wysokość po całości i będzie takie ogrodzenie. A jeżeli to dam niżej, no to będzie dosyć nisko. Jakoś tak. Jakoś tak. I też źle nie będzie.
też źle by nie było. Tylko ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz to jest złapać właściwy poziom. A do tego muszę zabrać przyczepę, bo ona mi tutaj bardzo przeszkadza. Andrzej wykręcił rozrusznik, bo mu się skończył. Czeka na elektromagnes, więc nie podjedzie. Chłopaki są w robocie, więc też nie ma jak. Trzeba poczekać, aż ktoś po prostu wróci z roboty i będę musiał pójść poprosić o przestawienie przyczepy. Widzicie, i ta 60 tutaj jest potrzebna, jak nie wiem co. W tym czasie jeszcze bym te betony przesunął. Może otworzyć burtę. Otworzyć burtę, słuchajcie, i dobrze by było go po prostu pasem naciągnąć, żeby przesunął się trochę tutaj. Złapać gdzieś o ramę za pasem. No tu można złapać o tą ramę. Tylko nie ma jak, bo burta będzie przeszkadzać. Tu o tą ramę też można złapać pasem i po prostu ściągnąć to. Pyk, 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 ona się przesunie i wtedy będzie elegancko. Albo poczekać na Andrzeja i we dwójkę wziąć dwa takie łomy konkretne. Tymczasem wezmę miarę i zmierzę, gdzie mają być słupy. Tutaj postawię dwa trochę grubsze słupy, zamówię, bo zrobię tutaj bramę wjazdową do piwnicy, żeby w razie czego czy z drzewem wjechać, czy też powiedzmy, jak zamówię węgiel, to żeby z węglem, obojętnie co tam po prostu, ale dojazd do piwnicy musi być, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie było tak, że gdzieś tam będę musiał wysypać, a potem taczkować po prostu tutaj, nie, to bez sensu. Nawet jak przywiozę drewno, to otworzę bramę, tu wykipruję po prostu sobie w tym miejscu i to sobie pozbieram, przerzucę, zawsze to jest inaczej niż po prostu jeżdżenie gdzieś z tym naokoło. Dobra, tutaj brama będzie około 5 metrów, także taka spokojnie, standardowa, żeby to się można było na luzie z czymś zmieścić i tak to podziałam, ale słupki muszą być tutaj mocniejsze, także to przy bramie to wiadomo. Idę pomierzyć gdzie i zaraz wykopię dołki tutaj na te słupki, ewentualnie żeby to zaszalować, powiercić, zobaczę jeszcze, może gdzieś mam na pewno druty zbrojeniowe, także tylko po prostu powiercę dziury, stawię, no i będę musiał chyba pojechać po cement, żwiru nie mam, na żwirze to jest najlepszy beton, muszę coś pomyśleć. Dobra.